22 czerwca w Chorzowskim Planetarium po raz pierwszy zaprezentowano seans Podróż Małego Księcia, przygotowany wspólnie z Hospicjum Cordis, które specjalizuje się w medycynie paliatywnej i opiece nad dziećmi i dorosłymi z chorobą nowotworową. Mamy do czynienia z seansem, który jest jak gdyby bardzo nowatorski, jest mocno artystyczny, powiedziałbym może mniej astronomiczny. Wszystko jest w oparciu na bazie i na draperii gwiezdnej, którą tutaj zawsze mamy, ale mówimy o Podróży Małego Księcia. Na seans ten zapraszamy wraz z Hospicjum Cordis. To jest taka to wspólna idea i co bardzo istotne, też myślę, że nie każdy seans może poszczycić się taką plejadą gwiazd. Powiem, że nawet nie trzeba było specjalnie namawiać. Kiedy powiedzieliśmy, o co chodzi, zgadzali się bardzo chętnie. I profesor Buzek, profesor Barczak, czy Mirosław Hermaszewski, Piotr Kupicha, czy Maciej Balcar, Cezary Orzech, wszyscy bardzo chętnie się zgodzili. Ponad wszelkimi barierami czasowymi, politycznymi, jakimikolwiek sentencje, które tutaj usłyszymy, myślę, że każdemu powinny zapaść do serca. Nikt w planetarium na świecie jeszcze, sprawdziliśmy, nie zrobił tej adaptacji. No, dwoje ludzi, którzy już wiele razy sprawdzili się, pan Stefan Janta i pan Jarosław Juczkiewicz, autorzy scenariusza tego seansu, no i główni jego twórcy i duchem, i sercem. Bez takich osobowości trudno w ogóle takie dzieła tworzyć, ale mam nadzieję, że państwo sami ocenią, że seans ten jest nietuzinkowy i zapraszamy wszystkich od lat 5 do 95, jak to często mówimy, ponieważ każdy znajdzie tam coś dla siebie. W trakcie wyświetlania seansu hospicjum będzie miało w planetarium swoje stoisko, w którym będzie można zakupić przedmioty wykonane przez podopiecznych placówki. Dochód ze sprzedaży zasili konto hospicjum.